Jestem trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a moje doświadczenie, które pozwala mi cokolwiek powiedzieć na temat edukacji, to jest doświadczenie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Od jakichś 15 lat występuję w tej roli, chociaż uczenie się i warunki tego procesu interesują mnie od zawsze. Od kiedy pamiętam siebie jako uczennicę. Jak to się dzieje, że czegoś jednak można się dowiedzieć. Także od samego siebie. Z wykształcenia nie jestem jednak psychologiem ani pedagogiem. Jestem geografem. Przyjechałam do Państwa z Wrocławia. Mogę też tylko dodać, że zawód zmieniałam wielokrotnie, chętnie i wszystko, co robiłam, było tym, co chciałam robić. Takie miałam szczęście. Proszę Państwa, dzisiejszy temat jest w formie pytania, a więc na czym budować zaufanie do edukacji? Rodzice posyłając dzieci do szkoły, oprócz tego, że muszą to zrobić, bo jest obowiązek szkolny, również chcą to zrobić. A więc są powody, dla których rodzice mówią: zaufajmy temu, co się będzie działo. Wypuszczam dziecko do pierwszej klasy i mogę tylko wierzyć, a więc mogę ufać, że nie stanie mu się tam krzywda, że przetrwa szkołę bez szkody na nauczyciela, co jest pierwszym warunkiem, i że umeblują mu umysł, że zyska, a nie straci. A więc nauczyciel to ktoś, kto działa dla dobra dziecka i na jego korzyść. Nauczyciel nie uczy ucznia dla korzyści własnej. Takiego nauczyciela, który stoi po stronie ucznia i któremu na uczniu zależy, nazywamy nauczycielem z powołania. Gdyby Państwo nie spotkali na swojej drodze nauczyciela z powołania, to prawdopodobnie Państwo nie zostaliby w obszarze edukacji. Fiński cud edukacyjny, któremu tak się przyglądamy, między innymi, tak myślę, opiera się na tym, że minister edukacji mówi tak: nie stać nas na przypadki beznadziejne, jest nas mało. A więc każde dziecko jest cenne. Dzieci są największym dobrem narodowym, zarówno w Finlandii, jak i w Polsce. Finlandia ma 5 milionów ludzi, Polska ma 38 milionów ludzi, a Chiny mają 1300 ileś milionów ludzi. I widać, że szacunek dla dziecka i docenianie tego, że ono w ogóle jest, jest jakoś skorelowane z tą ilością ludzi. Jak wiemy, w Finlandii powiedziano, każde dziecko jest bezcenne, ale w Chinach mówią, och, przecież chłopcy są cenniejsi niż dziewczynki. Jeszcze niedawno niemowlęta płci żeńskiej pozbawiano życia. A więc, i nic się nie działo, tak? A więc możemy zapytać, czy w Polsce dzieci są bezcennym dobrem narodowym i czy każde z nich znajdzie swoje miejsce w szkole po to, żeby mogło się uczyć tak jak może, tak jak jest w stanie, w tych granicach, jakie wyznaczają jego możliwości. Jeżeli sobie odpowiemy twierdząco na to pytanie, to mamy ogromne zadanie. Wczoraj pan Jacek Strzemeczny o tym mówił, że chodzi o proces uczenia się, żeby każde dziecko po prostu znajdowało w szkole miejsce, w którym może się swobodnie uczyć. Czy to jest na takim, czy na innym poziomie? Każde dziecko jest inne. To naturalnie jest kłopot dla nauczyciela. I nauczyciel z powołania to ktoś, kto o tym dobrze wie. Każde dziecko jest inne, a co demotywuje jedno,
motywuje drugie. Co jest dobre dla jednego, wcale nie jest dobre dla drugiego. I o tym sobie jeszcze powiemy. Drugie założenie brzmi: szkoła kształci umysł. Jeżeli popatrzymy sobie na taki uproszczony model osoby, to można w nim wyróżnić takie cztery warstwy. Ta, która jest dobrze widoczna, to jest fizyczne ciało. Ta sfera, to jest sfera umysłu, sfera emocji i wszystkie tradycje duchowe świata mówią, że rdzeń człowieka jest natury duchowej i że to jest coś, co jest takie samo w nas wszystkich. I tak naprawdę, gdybyśmy chcieli powiedzieć coś o godności, a będziemy za chwilę chcieli, to ze względu na ten rdzeń wszyscy ludzie są równi. Wczoraj była mowa o równości. I otóż podstawą tej równości jest to wewnętrzne podobieństwo wszystkich ludzi. Wystarczy żyć, żeby to życie było w człowieku uszanowane. Wszystkie nowożytne społeczeństwa zgadzają się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela, która mówi w pierwszym swoim punkcie, w pierwszym paragrafie: każdy człowiek rodzi się równy i każdy ma prawo do wolności i do swobodnego rozwoju. A więc wiemy, że dziecko pomiędzy przedszkolem a dyplomem wyższej uczelni rozwija się całe. Tak, niesamowicie zmienia się ciało, kształtuje się umysł, gromadzi się doświadczenie emocjonalne i sposoby dawania sobie rady z emocjami oraz kształtuje się poczucie godności. I teraz to, za co szkoła bierze pod uwagę całość rozwoju dziecka i to, czy dobrze wywiązuje się ze swego zadania, między innymi zależy od tego, czy respektuje wszystkie te sfery. Nigdy już później w życiu ludzkim zmiany nie następują tak prędko. Pytanie moje do Państwa brzmi: jak Państwo rozumieją dobro młodego człowieka? To fundamentalne pytanie. To motto sugeruje, że wszyscy świetnie o tym wiedzą, ponieważ o tym nie pada ani jedno słowo. To znaczy, że doskonale to wiemy. Uważam, że jest to dobre forum, żeby się tym podzielić. Tak, także popatrzymy sobie na to, ale zrobimy to w ten sposób, że poproszę o, mogą to być, a nawet chętnie, żeby były, jednowyrazowe odpowiedzi. A więc jak rozumiem to dobro? Czym ono jest? To fundamentalne pytanie, prawda? Dlaczego to jest tak? To ma znaczenie. Właśnie to ma znaczenie. Wtedy wiemy, czy działamy na rzecz tego dobra, czy może nie potrafimy tego. Odpowiedź na pytanie, na czym polega dobro młodego człowieka. Stworzenie możliwości rozwoju, bycie obok, towarzyszenie. Poczucie bezpieczeństwa. Rozwój na miarę możliwości i potrzeb, poczucie sensu życia. Pełny rozwój. Miłość. Szanowanie jego odrębności. Wspomaganie, wspieranie ducha młodego człowieka. Rozwój. Szczęście. Ufanie mu, liczenie się z jego opinią. Umożliwianie wszechstronnego rozwoju zgodnego z zainteresowaniami. Rozwój osobisty. Wspieranie. Rozwój na miarę możliwości. Możliwość wszechstronnego rozwoju.
wszechstronny rozwój, szczęśliwe, zadowolone dziecko, poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, chęć tworzenia, uśmiech, poczucie bezpieczeństwa, ważne umiejętności, bezpieczeństwo, szczęście dziecka i poczucie bezpieczeństwa. Popatrzmy teraz na to, jaką wielką wagę Państwo przywiązują do rozwoju. I teraz w ogóle nie jest obojętne, co pod tym rozumiemy, tak? Co rozumiemy pod tym słowem. Nauczyciel nie jest w stanie w pełni towarzyszyć w rozwoju, bo przychodzi na lekcję i wychodzi, tak? Nie, chyba że jest mentorem, tak? Związek mentorski pozwala na towarzyszenie w rozwoju, ale w jakim stopniu może to robić nauczyciel? Zobaczcie Państwo, jaki mamy kłopot z tym, czym to dobro w istocie jest. Nawet jak napiszemy rozwój, to jeszcze nie posuwa sprawy do przodu. Dopiero musielibyśmy się od siebie dowiedzieć, to znaczy co, tak? Odpowiedź konkretna w rodzaju dziecko zadowolone i szczęśliwe jest bardziej określona. A rozwój, mimo że bardzo dobrze brzmi, jest dużo mniej określony. Musielibyśmy porozmawiać o tym, czym on jest. I powiem teraz, na czym polega kłopot. Proszę zobaczyć, jakie zadania ma obecnie nauczyciel. Bo zadania wydają się dwa. Towarzysze w rozwoju i realizuje program. I te zadania stoją w sprzeczności. To jest wewnętrzna sprzeczność edukacji. Tak? Państwo nie napisali na karteczkach nigdzie załadować program do głowy ucznia. A tymczasem to, co było wczoraj mówione o terrorze wymagań nauczyciela, to nie dlatego, że nauczyciel chce być terrorystą. Nie dlatego, że jemu są potrzebne te odpowiedzi wszystkie. Tylko dlatego, że ktoś i coś wymaga od nauczyciela egzekwowania tych odpowiedzi. I nauczyciel dokonuje ekwilibrystycznych wyczynów, żeby realizować to, co Państwo mają na karteczkach, a jednocześnie realizować program. Pytanie brzmi, dlaczego godzimy się na tę sprzeczność? Jeśli dobro człowieka wymaga tego, o czym Państwo piszą, to co my robimy z tym programem? Tak, nie dość, że on jest chaotyczny, że zawiera błędy, że nie liczy się z rozwojem ucznia, że jest przeładowany do nieprzytomności szczegółami, że nie zostawia czasu na budowanie rozumienia. To w tym tkwimy i czujemy, że to nam wiąże ręce. Nauczyciel ma do wyboru. Albo będę towarzyszył uczniowi w rozwoju i nie zrealizuje programu, albo zrealizuje program, no a ucznia zostawię swojemu losowi, bo na litość boską, co mam innego do zrobienia? Nie mogę inaczej. Więc jeśli patrzymy na edukację, to ta wewnętrzna sprzeczność rozsadza system. I teraz pytamy, co my sprawdzamy? Co my sprawdzamy? Tak? Ewaluacja znaczy, ewaluować znaczy oszacować wartość. Tak? Z francuskiego. Oszacować wartość. Jeżeli wartością jest rozwój ucznia, to tylko samosprawdzalność nauczyciela na to odpowie, tak? Nauczyciel sam widzi, jeżeli rzeczywiście towarzyszy w rozwoju. Czy dziecko poszło naprzód, czy nie? A jak nie, to trzeba mu pomóc, tak? To wszyscy rozumiemy.